Nazywam się Adrian Bruździak. Nazywam się Adrian Bruździak. Nazywam się Adrian Bruździak, podczytany. Dziś mamy 3 stycznia 2022. Dziś mamy 3 stycznia 2023. Dziś mamy 3 stycznia 2024. Mam 21 lat. Mam 22 lata. Mam 23 lata, a już niedługo 24. W tym roku przeczytałem 45 książek. W tym roku przeczytałem 107 książek. W tym roku przeczytałem 120 książek i zastanawiam się, kiedy w końcu nadejdzie ten czas, że nie będzie ich więcej niż w poprzednim roku. Ostatnio tak naprawdę moje samopoczucie jest bardzo różne i zależy po prostu, kiedy się mnie zapyta. Nawet to może być kwestia godzin i minut. Ogólnie bardzo się cieszę, że nagrywam ten filmik, dlatego że strasznie lubię to oglądać, nawet jeżeli to jest w moim wykonaniu. I bardzo ciekawi mnie przyszłość. Ale nie będę ukrywał, że w ciągu tego roku nie czułem się jakoś najlepiej i było dużo takich momentów, że było troszeczkę gorzej. Teraz mam 559 subskrypcji. Aktualnie mam 1801 subskrypcji i założyłem Instagrama, na którym mam prawie 2,5 tysiąca follow i też założyłem TikToka, na którym mam prawie 12 tysięcy. Na ten moment mam 4290 subskrypcji. Na Instagramie mam ich 22100, a na TikToku 60900. Troszeczkę się zmieniło w tym roku i zebrało się was całkiem sporo. Mój najpopularniejszy filmik to Świeżynka, dlatego że jest to film o najlepszych książkach 2023 roku. Mój najpopularniejszy TikTok to prawdopodobnie ten o "Moje dziecko jest takie mądre, bo czyta książki, tymczasem książki dziecka" i tam taki dźwięk, który sugeruje smuty. A moje najpopularniejsze zdjęcie na Instagramie to chyba to promujące kalendarz, w którym znajdziecie moją twarz. To jest całkiem ciężkie, bo jak nagrywam filmy, to zawsze mam takie, są słabe i się nie nadają pewnie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że od tych 2 lat nie zmieniło się zupełnie nic i szczerze nie wiem, jak mam wejść na ten poziom, żeby być zadowolonym z samego siebie. Na pewno jest to kwestia do przepracowania i staram się to zrobić, ale bywa ciężko. W życiu chyba dla mnie najważniejsza jest świadomość i rozwój. Te dwa słowa, one są dla mnie naprawdę bardzo ważne i nawet jak zawsze składam komuś życzenia na urodziny, to życzę rozwoju. Dlatego, że naprawdę pod tym hasłem kryje się wiele i można podciągnąć wszystko, ale ważne jest to, żeby cały czas iść do przodu, bo no nie ma co stać w miejscu. To uzasadnienie było bardzo słabe, ale nic nie stoi w miejscu, dlatego my po prostu, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie biec, to idźmy sobie swoim tempem, ale zawsze do przodu. Najbardziej chyba nie lubię być pytany o kwestie miłosne. Zastanawiam się i chyba nie ma takiego pytania, którego nie lubię słyszeć od moich odbiorców. Jest wiele za to takich pytań, których nie lubię słyszeć od mojej rodziny. I mam tutaj na myśli jakąś taką dalszą rodzinę, jakieś różne ciocie, które na przykład pytają się mnie, co chcesz robić w przyszłości? I ja wtedy mówię, no, myślę, żeby zostać psychiatrą. I nagle zaczyna się cała opowieść o tym, że jak będę psychiatrą, to na przykład zwariuję, albo jakiekolwiek tam historie dotyczące psychiatrii, które w ogóle nie są realne, rzeczywiste i prawdziwe. Ta psychiatria to tylko przykład. Wychodzi na to, że to wcale nie jest tak, że nie lubię jakichś konkretnych pytań. Ja po prostu nie lubię tego, co idzie za nimi, czyli różne lekcje i rady, o które ja nie prosiłem i jakkolwiek źle to nie brzmi, to nie ma co na siłę pomagać drugiej osobie, zwłaszcza jeżeli ta osoba ma większą wiedzę na ten temat. Moje ulubione uniwersum tego roku to niezmiennie Duna, Gra o Tron z rodem smoka, ale także pojawił się w tym roku Vortex, który okazał się dla mnie bardzo ciekawym tworem, więc dodajemy do listy. Wydaje mi się, że to był moment, w którym uświadomiłem sobie, że w książkach jest zawarta wiedza i historia. W tym roku może taką myślą było, że nie zawsze to, co jest narzucane przez społeczeństwo, jest jedyną drogą. Wydaje mi się, że najważniejszą myślą tego roku będzie coś prostego i dla wielu możliwe, że oczywistego, ale nie zawsze to, co jest oczywiste dla kogoś, jest oczywiste dla nas. Do mnie dotarło to dopiero w 2023 roku, że my jako ludzie nie mamy żyć cały czas na poziomie wielkiego szczęścia. Ważne jest to, żeby było u nas neutralnie, żebyśmy nie byli ani zbyt smutni, ani zbyt radośni, bo szczęście jest czymś takim, co przychodzi na chwilę. To nie jest stan, którego my chcemy
pragniemy czuć przez cały czas. A właśnie przez całe moje życie, jak dorastałem, to myślałem, że istnieją ludzie, którzy są przez cały czas szczęśliwi i że ja właśnie też muszę do tego dążyć. To na pewno jest jakieś takie spaczenie przez popkulturę, przez różne filmy, bajki i seriale, ale w końcu ta lekcja do mnie dotarła, że to szczęście jest tylko czymś, co dostajemy na pewien czas i ono potem znika. I właśnie tak naprawdę to też jest w tym wszystkim najważniejsze, moim zdaniem, i najpiękniejsze, że potrzebujemy też smutku, żeby bardziej poczuć szczęście. Jakby kontrast jest bardzo ważny i wszystkie te emocje są ważne. Przerażają mnie choroby psychiczne. Ludzie w internecie, zwłaszcza starsi. Choroby psychiczne są zdecydowanie w topce rzeczy, które mnie przerażają. Tych wszystkich lęków już się wyzbyłem. Moja psychika jest na poziomie stabilnym i zawsze jak dzieje się coś niepokojącego, to staram się sprowadzić na ziemię i zawsze na razie mi się udawało, więc mam nadzieję, że tak dalej będzie. No a że ten film jest zawsze dla mnie takim pikiem szczerości, nie żebym w inne dni nie był szczery, ale tutaj tak naprawdę w tym roku najbardziej przerażała mnie myśl, że się skończyłem, że Podczytany się skończył, że to już koniec i że nikt nie będzie chciał mnie oglądać, nikt nie będzie chciał słuchać. I szczerze to była myśl, która sprawiała najczęściej, że czułem się źle i jak widziałem, że zasięgi spadają, to po prostu robiło się gorzej. I tak naprawdę w pewnym momencie zauważyłem, że to nie są moje mechanizmy w ogóle. Ja je nabyłem i ja nigdy nie byłem tak obsesyjny na punkcie statystyk i nie sprawdzałem ich i nie porównywałem się, aż w pewnym momencie zacząłem to robić. Ale zawsze staram się być świadomym człowiekiem i na ten moment jest mi znacznie lepiej i wiem po prostu, że jeżeli chcę coś osiągnąć, to wystarczy pracować i się nie poddawać. Algorytmy są różne, ale najważniejsze jest to, żebym był zadowolony z tego, co robię. Najbardziej jestem dumny z tego, że zacząłem czytać książki i zacząłem nagrywać. Podtrzymuję, że jestem dumny z tego, że zacząłem czytać i z tego, że zacząłem tworzyć treści w internecie. Jestem też dumny z tego, że utrzymałem się na studiach. I to jest kolejny problem, dlatego że w trakcie mojego wychowania gdzieś tam zabrakło tej lekcji o byciu dumnym z samego siebie i ja po prostu tego uczucia nie doświadczam i jestem w stanie wymienić jakieś takie momenty, w których mógłbym powiedzieć, że mógłbym być z siebie dumny, ale ja tego nie czuję po prostu. I moje odpowiedzi na to pytanie w poprzednich latach, nie, że nie są szczere, ale one właśnie na pewno były takie, że ja usiadłem, zastanowiłem się i dopiero to powiedziałem. Tak więc chyba nad uczuciem dumy mogę popracować w tym roku. Najlepsze książki tego roku to zdecydowanie Yellow Face, Czarne Miecze, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, i Vortex. Wydaje mi się, że radziłbym sobie, żebym po prostu nie marnował czasu, żebym nie zapominał o studiach. Moją największą radą będzie to, żebym miał w sobie tę kotwicę, do której zawsze mogę wrócić i pamiętać po prostu o moich korzeniach i o tym, co chcę naprawdę robić. Żebym po prostu w każdym momencie zwątpienia mógł do tego wrócić, dlatego że te fundamenty nie zmieniły się od początku mojej działalności. Mój ulubiony film to Duna. Moim ulubionym filmem nadal będzie Duna. Mój ulubiony film to Duna. Ostatnio zadałem to pytanie mojej mamie i babci i potem sam uświadomiłem sobie, że najczęściej myślę o sensie życia. No i jak możecie się domyślić, odpowiedź na to pytanie zawsze jest ta sama i nie jest zbyt miła, dlatego staram się nie myśleć o tym aż tak często, ale jednak jest to myśl, która cały czas gdzieś tam w mojej głowie jest. Wydaje mi się, że najbardziej inspirującą książką tego roku będzie Yellow Face, jednakże nie było żadnej pozycji, która wzbudziłaby we mnie jakieś takie potężne uczucie inspiracji. Fascynują mnie zawsze takie proste i małe rzeczy, które można rozdmuchać do czegoś naprawdę potężnego. I tutaj jako przykład Igrzyska Śmierci, czyli takie Igrzyska Olimpijskie, tylko że jedna osoba wygrywa, a reszta umiera. Jakby to jest coś prostego, ale jednocześnie niesamowicie fascynującego. I szczerze, najbardziej mnie fascynuje i inspiruje zawsze natura i wszystko to, co mnie otacza. W tym roku największym wydarzeniem chyba było założenie TikToka i to, że ten TikTok gdzieś tam poszedł i... Największe wydarzenie tego roku tak prywatnie to narodziny Kornela, a w życiu bookmediowym to były targi w Poznaniu i ten taki pik całego projektu i rozpoznawalności. Największe osiągnięcie tego roku wydaje mi się, że po prostu
podtrzymanie czytania tych książek. Moim największym osiągnięciem tego roku było zorganizowanie książkowej imprezki, czyli podparty w bibliotece. To było niesamowite wydarzenie. A drugim takim wydarzeniem był 24-godzinny maraton. To było też coś naprawdę wow i niesamowicie było widzieć, jak wiele osób chce ze mną czytać. I przez 24 godziny, nawet w nocy, zawsze ktoś ze mną był. Największą współpracą w tym roku była współpraca z Konwersem, gdzie przez ponad miesiąc jeździłem co tydzień do Warszawy i tam współtworzyłem Konwers Book Club, czyli taki klub książki. Siadaliśmy tam sobie na spokojnie i rozmawialiśmy o książkach i na różne tematy okołoksiążkowe. I to też był czas, w którym odkryłem w sobie takie pewne umiejętności, o których nie miałem wcześniej pojęcia. Po prostu jak zagadywać ludzi, jak potrafię wyłapywać rzeczy, o których mówimy i potem wplatać je do rozmowy i nawiązywać i po prostu tworzyć taką, wiecie, zgraną konwersację. Najgorszą książką tego roku było na przykład Flawless, była trzecia runda Hell, a także Ostatnie światła gasną. Moim największym pragnieniem przekazywania takiej świadomości innym jest to, że nigdy nie jest za późno. Myślą, jaką chciałbym przekazywać innym, to, żeby rozmawiać, bo naprawdę rozmowa zmienia wiele i też, żeby nie bać się mówić to, co się myśli, okazywać zainteresowanie swojemu rozmówcy i nie mówić tylko o sobie. Tutaj na pewno dodałbym tę myśl o szczęściu, ale także taką ważną dla mnie lekcję o odpuszczaniu. Moim zdaniem to jest jedna z ważniejszych lekcji życiowych i ona na przykład pojawiła się w książce Duchy, których nie chcemy zapomnieć. I dla mnie to jest o tyle ważne, że kiedy jesteście w jakiejś relacji, która wam nie służy, to czasami najlepiej jest po prostu odpuścić i odejść dla własnego dobra, dlatego że nikt nie zna was tak dobrze jak wy sami i nikt na świecie nie zadba tak dobrze o was jak wy sami. I tak naprawdę to dotyczy wszelkich relacji, nie tylko tych romantycznych, ale też tych przyjacielskich i rodzinnych. Wydaje mi się, że w tym roku niczego tak nie żałuję. Może jedynie tego, jak przez całe życie, że nie jestem w stanie się zebrać do ćwiczeń i do dbania o siebie. Podtrzymuję to z zeszłego roku i nadal nic się nie zmieniło. A poza tym wydaje mi się, że też troszeczkę żałuję, że dałem się zaplątać w ten wir zasięgowy. Moi ulubieni autorzy Elif Shafak, Bishwap, Rebecca F. Kwang. Wydaje mi się, że taka trójka. No dobra, może jeszcze George R.R. Martin. Zdecydowanie Rebecca F. Kwang, Bishwap, Elif Shafak, George R.R. Martin oraz także bardzo możliwe, że do tej topki dołączy T.J. Klun. Dowiedziałem się i nauczyłem się tego, że nie ma co na siłę pomagać innym i że nie ma co robić z siebie Mesjasza, Zbawiciela. To prawda i jeszcze w tym roku pojawił się taki ładny cytat z 40 zasad miłości Elif Shafak, że możemy zaprowadzić osła do wodopoju, ale nie możemy go zmusić, żeby się napił. To musi być jego decyzja. Niezmiennie od wielu lat to jest najważniejsza lekcja życiowa. Jeżeli ktoś nie chce pomocy, to możecie zrobić wszystko i możecie zniszczyć swoje życie, ale tej drugiej osobie i tak nie pomożecie. Nie. Niesamowite, jak to szybko się zmieniło i oczywiście na targach takich sytuacji, że ktoś do mnie podchodzi, jest bardzo dużo, ale też zdarzyło się parę razy w moim mieście poza targami i to jest zawsze mega miłe, tak więc dziękuję. Na razie nie mam jeszcze żadnego patronatu. Jako podczytany mam dokładnie 0 patronatów i to jest ciężka sprawa. Ja już się nawet zastanawiałem, czy po prostu nie powiedzieć, że nie będę miał nigdy patronatu, ale mam coś takiego, że ciężko jest mi znaleźć książkę, która naprawdę mnie zachwyci, bo nawet to Yellow Face, które dostało ode mnie 5 gwiazdek, gdybym miał okazję, szczerze nie wiem, czy bym się zdecydował, żeby wziąć po prostu tę książkę jako swój patronat. Uważam, że tutaj troszeczkę padłem ofiarą bookmediów i tego, co zawsze słyszałem o tych patronatach i wręcz jak niektórzy potrafią sakralizować te patronaty. Naprawdę spowodowało to we mnie jakąś taką blokadę, że nie jestem w stanie zdecydować się na żadną książkę. Lub po prostu jeszcze nigdy nie trafiłem na tę jedyną. Tak naprawdę chyba bym powiedział tylko jedno słowo. Basic. To jest bardzo trudne pytanie i gdybym miał na nie koniecznie odpowiedzieć, to powiedziałbym, mam kryzys osobowości. Bo to też jest coś, co już przechodziłem w swoim życiu parę razy i towarzyszy także mi w tym roku. Nie potrafię odnaleźć siebie, nie potrafię odnaleźć stylu, który mi się podoba, nie potrafię tego wszystkiego zgrać. Naprawdę
nie wiem, co robić. Ale tak jak mówię, to już nie jest pierwszy raz i pewnie w końcu się poukłada. Mój ulubiony artysta muzyczny taki of all time to jest zdecydowanie Shawn Mendes, ale też bardzo intensywnie ostatnio słucham The Neighborhood. To też są takie fazy u mnie w życiu, że raz słucham, raz nie. Teraz jest ta faza, że słucham. No i co? Jeszcze Billie Eilish i Taylor Swift, zdecydowanie. Moim ulubionym artystą of all time jest Shawn Mendes, potem jest Billie Eilish i Taylor Swift. A The Neighborhood słucham właśnie w takich fazach i aktualnie tej fazy nie mam, ale bardzo, ale to bardzo ich lubię. Najbardziej w życiu zmagam się od zawsze z problemem takim dotyczącym mojego ciała, brakiem zadowolenia z niego i właśnie po prostu może trochę zaburzonym postrzeganiem siebie. Możliwe. Problem z zeszłego roku nie został zażegnany i nadal się z tym mierzę, ale także mierzę się właśnie ze swoimi ambicjami, bo pomimo, że dobrze jest mieć ambicje, to ja wiecznie czuję głód i cały czas dążę do czegoś wielkiego. Nie liczyłem jeszcze, ile mam książek. Wydaje mi się, że w tamtym momencie, gdy nagrywałem ten filmik, mogłem mieć około 150 książek. Teraz jest ich około 550, tak więc całkiem sporo. Najładniejsze książki to będzie zdecydowanie trylogia Wojen Makowych, ale także tetralogia Króla Kruków i też Czarne Miecze. Bardzo mi się ta okładka podoba. A poza tym podoba mi się także okładka Aurora Przebudzenie. Sobie z poprzedniego roku życzyłbym świadomości tej kotwicy. Naprawdę to by mogło mi wiele ułatwić. Wytrwałości, cierpliwości i po prostu dążenia do celów i nie poddawania się. Tak jakby całkiem proste, ale wydaje mi się, że to jest to. Życzę sobie też nadal wytrwałości i może większego zapału, większej siły do działania. A sobie w tym roku niezmiennie życzę wytrwałości i żeby ten głód zaspokajać i nie zostać jednocześnie przez niego zjedzonym. Ja wewnętrznie wiem, że te wielkie plany w mojej głowie czekają tylko na spełnienie. No to co? Widzimy się za rok. Lub nie.